15-0. Ale kiedyś trzeba na bramkę w końcu uderzyć. Y jak Yeti. Mateusz! Gdzie jedziemy i co robimy? Przesłuchanie, rozumiem, tak? Jesteśmy w Dobrzyniu nad Wisłą. Celem jest mecz Wisły Dobrzyń nad Wisłą z Unią Gniewkowo, Kujawsko-Pomorska Okręgówka, ale jesteśmy na miejscu trochę wcześniej, więc zasmakujemy innych atrakcji Dobrzynia nad Wisłą. Turyści, turyści. Kurczę, no jachtu zapomnieliśmy, panie Katrze. Kilka słów o dzisiejszym meczu. Byśmy popływali. Dzisiejszy mecz. Co się dzieje na stadionie w Dobrzyniu? No, byłem tutaj już wcześniej kilka razy, atmosfera gorąca. Trybuna z blaszanym dachem, zawsze tam miejscowi potrafią zagrzewać do boju, tak jak to sobie wyobrażamy w niższych ligach. No co, przyjeżdża Unia, która wygrała wszystkie cztery mecze, nie straciła gola. Myślę, że tu gospodarze będą chcieli utrzeć noska gniewkowianom. Zobaczymy, dobry mecz się szykuje. Nie mówiłem, z kamerą że... idą! No. Co to za problemy logistyczne? Dziesiątą żeśmy byli. Tak? Cześć. Na luzie. Dobry. Na luzie, za 50. Mieczu to jest kasjer tutaj nasz na Unii. A skarbnikiem kto? Skarbnikiem jestem ja. Proszę, po meczu musimy... Proszę rozliczyć. To ilu zawodników przyjechało dzisiaj? 16, nie miało być. O, nie, tu więcej chyba jest. Więcej? Nie. Nie, w protokole 16 nie, wszyscy chyba. Wszyscy ci chyba są, co mieli. Tym Hubert to jest tak tylko rozgrzewkę zrobić Patrykowi. Nie? To jest Janusz, kierownik drużyny, tak. Tutaj opoka Unii. O. To jest tak, najlepszy tak, tytuł. Tak, tak mi mów. Ciebie gra? Unia. Unia? Ile? 15-0. Wow. Tak, mam 5 dych i stówę, no to sorry. Z całym szacunkiem dla Wisły Dobrzyń, ale... Dobra, rzucaj tą stówę. Oczywiście jesteśmy nieprzygotowani, ale coś tutaj wesprzemy. Lokalny klub. Franio, wrzucaj. Co my tu mamy? Wspieraj klub. O, wszystko na raz? Nie. No. Cześć prezes. Idziemy dobry. Pod to. Prezes Unii Gniewkowo. Witam. Tu. O. To najlepsi styliści nad tym pracowali. Jakie dedykowane koszulki, kurczę. Bluzy. To profesjonalizm, co pan się, z czego pan się spodziewałeś? Ładnie, szeroko, ale kiedyś trzeba na bramkę w końcu uderzyć. Jak panie Szymonie, będzie coś z tej gry Unii Gniewkowo? No tak wiesz, przyjąć na swojej połowie, przeczekać i wyprowadzić decydujące uderzenie. Taki mecz na 1-0, nie wiem dla kogo jeszcze, ale tak przewiduję. Kto lepszy w tym momencie? No na razie gospodarze zdecydowanie, już ze trzy takie seteczki mieli. Ale mam rację czy nie? Ale mam rację czy nie? Trzy razy nie przechodzisz. Yeah! Co nam kierowniku? Dobrze, chyba idzie zgodnie z planem, co? No. Po to te trzy sety zgodnie z planem. No, się sprawdził, co? No mega, chyba naprawdę mega. O, dzwoni Gazeta Pomorska z pytaniem o wynik. Dobrze pan trafił, 45 minuta, 1-0 dla Unii. Michał Cyra strzelcem gola. Akurat Cyra. C jak Cecylia, Y jak Yeti, R jak Roman, A jak Anna. Mateusz! 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 Mateusz w swoim świecie cały czas, panie sędzio. Całe życie. Mateusz, wajcie przełóż. Chodź, drugi, chodź. Przed pole jeden! Przed pole! Wisła! 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 Wisła!
cytachowe, lubię takie mecze. I co, dobrze żarło? I co, 2-1 dla Wisełki, tak panowie? Teraz lajki polecą. Ale Legia to jest moja drużyna. Moja to... Poważnie? Taka opcja ukryta? Wielkowie? Panowie? Nie, dla mnie Legia jest moją drużyną i tego nic nie zmieni. Ja do Legii to szykuję. Myślałem, że Unia, no ale dobrze, Grzesiu. No już wszystko mamy jasność. A kto wygrał?